Cześć wszystkim! Znowu Pan 7? Dalszy ciąg? A, ze mną jest! Akumi! Tak, dalszy ciąg. Chciałem powiedzieć Pillars of Eternity. Neverwinter Nights. Dzisiaj gramy we trójkę. Tak. Powiedzmy. Dołączył do nas lag. Okej, to idziemy w sumie. No, nie mamy zbyt to wielu opcji, więc... Tu jest początek. Dlaczego kamera jest odwrócona w kierunku początku? Czy to od razu... Czy to od razu wszystko było takie ciemne, jak tu przyszliśmy? Mogło być. Okej. To było tak dawno. Jest. Sposób Osok jest jest zimny. On chyba nic. To magiczny nie, posąg. Jest przejście. Czy ja wiem, czy magiczny? Na prawo i na lewo. Czy na lewo? Wygląda tak dość realistycznie ten posąg. Jakby został. Jakby to stworzenie zostało zamienione w kamień. O, patrz, ma bardzo na... realistyczny pa... sposób. bo to jest stworzenie zamieniane w kamień. Nie klikniesz prawym i zbadaj. Wiem. Zkamieniały. Okej, mamy tu paru wrogów. Asabi. Jaszczuropodobne humanoidy zamieszkujące obszary pustyni. Tak, to wyzwanie. Spacerek, okej. No to Zara, jedziemy. Ja ich Uzio. Załatwię. A nie, strzelają do mnie. O, do mnie też. Coś to jest, spowolnienie. A, szaman. Ja go załatwię zaraz. Okej. Okay. Atak zaskoczenia zapowy chłopców. O, więcej Azami. Chyba idziemy w dobrym kierunku. Okej. Okay. Staliśmy jakieś 12 punktów doświadczenia za spacerek. Okej. Okay. Rozminęliśmy jeszcze posąg kota górskiego. O, jest jakiś duży posąg. Manticory. Nie, nie, manticory są złe. Ale ta nie żyje. Żyje, tylko jest skamieniało. Posąg umbrowego kolosa, a nawet dwa. Nie podoba mi się tu. Zobaczmy tą... Ciekawe, właśnie, drugą odnogę. Ścieżkę. Kolejne posągi. Posąg... Nie wiadomo czego. Wygląda na człowieka. A załatwię szamana. O, leczy kolegów. Okej, formianin tamtego załatwię. Fajnie, że z powodu tego... Przewróciłem się w tej ciemności. To chyba było ten, coś... śliskość, czy coś takiego. To wygląda jak ciemność, ale to jest śliskość. Fajnie, że jak oni nie mieli broni do walki wręcz, to mi wchodziły automatyczne ataki zaskoczenia. Okej, już się cofnęliśmy na początek. Tu mamy jakiś posąg ogra. Posąg jest zimny. Nie możemy zabrać ich tym, im tych łuków? Nie wiem, masz kradzież kieszonkową? A spróbujmy. Prowokacja. Zaklęcie zaatakuj. Nie ma. No, to nie możemy im zabrać tych łuków. A ciebie mogę okraść? Nie, możesz ze mną handlować. Czy to dlatego, że nie mam punktów w umiejętności kradzieży kieszonkowej? Dlaczego nie mogę kradać? Jest to w ogóle kradzież kieszonkowa? Powinna być. Nie ma. Blef, cichy chłód, dyscyplinę, super perswazję. Nie ma kradzieży kieszonkowej. Oszuści. Złodzieje, oddawać mi kradzież kieszonkową. A to jest jakiś... To jest jakaś zakapturzona postać. Chcesz z nią rozmawiać, bo jestem brzydki. To może zagram coś najpierw. Gdzie moja mandolina charyzmy, czy co tam jest? Róg powalenia to nie. To na inną okazję. Chyba to. Super. Ups. A... Przerwałem dialog. Skamieniały.
Undertide. Nie, że Undertide, tylko Undertide. Nie lata już od dawna. Spadło na ziemię wiele wieków temu. Wraz z pozostałymi miastami Netherilu. Choć upadek wyrządził mu znacznie mniej szkody. Dlaczego nie mieliśmy rzutu obronnego na wytrzymałość przy skamienieleniu? Nie ma sensu. To teraz jest Undertide. Padłuc. Może je znowu unieść przez tworza. Kopot? Magia, którą otrzymałam od ciebie w postaci Mithalaru. Tak. Czułam, że jest gdzieś niedaleko. Miałam nadzieję, że moje małe przedstawienie w ruinach z portalem pomoże mi go zdobyć. I proszę, oto jest. Dlaczego mówi tylko jesteś? Dwójka nas jest. Trójka jest jeszcze nieskamieniały, totalnie nieskamieniały Forlani. Który w ogóle nie przejął się tym. Co, ty śmiejesz się, skamieniały? Tak. Myślałem, że mój śmiech będzie bardziej złowieszczy. Weź ty się zaśmiej. Pierwszym świadkiem mojego triumfu. Cholera. Zobaczysz go na własne oczy. Gdzie jest śmiech? To chyba najnudniejsza część tej wyprawy. Dobra, nieważne. Pa, pa. VX. W. Nie zdążysz. Okej. Okay. Poczekamy. Jak długo może trwać efekt skamienienia? Myślę, że 1k 6 lat plus 2 za każdy poziom rzucającego. Mithalar wreszcie należy do niej. Teraz Heurodis wykorzysta w pełni jego moc, odprawiając dawno zapomniany, najstarszy z netherilijańskich rytuałów. Dobrze wiesz, że już niebawem Undrentide odpowie na jej wezwanie. Moc Mithalaru zmusi miasto do podźwignięcia się z piasku Anauroch i do wzniesienia się w powietrze, jak za dawnych czasów. O nie! O nie! Co żeśmy narobili? O, czy to Asabi? To? Asabi? Chyba tak. Przez jakiś czas. A ty się rozpadłeś. Czas oczekiwania na odpowiedź od serwera przekroczony. Wywaliło ci? Tak. No, na razie jest przerywnik. Okej. Asztaran na pewno szuka właśnie tego? Czy jest coś, czego mistrz nie szuka? Uważaj się stąd! Więc to wam zawdzięczam zawalenie się naszego tunelu. Nie! Ziemia! Nie chcieliśmy, żeby się trzęsła. Przynieśliśmy ci posąg. Widzę, co przynieśliście. A jak myślisz, dlaczego jeszcze żyjesz? Nie zrobiłbyś tego! Nie kuś! Oczyścić mi to przejście, ale już! Tak, mistrzu Asztaru. Co to jest? Brzydko wygląda. A, moje cenne dzieło sztuki.
to ty? Jest w tobie więcej. Może. Ale już wbiłeś? No, wbiłem. Od razu. Jeszcze tamtą kascenkę trochę widziałem. Niezwykły realizm. Jakże różny od stylizowanych kształtów cenionych w starożytnym Netherilu. Tal, że założę ci te obroże. Czujesz? A nie? Ups. Niedługo poczujesz. To obroża niewolników. W tych trudnych czasach kupiec musi się imać różnych rzeczy. W ten sposób przewoziliśmy niewolników przez pustynię. Sprytne. Nie trzeba ich karmić ani marnować cennej wody na ich wyschnięte gardła. W ciągu godziny odzyskasz zmysły. A gdy to nastąpi, znajdziesz mnie w sąsiedniej komnacie. Mam dla ciebie zadanie. Skoro jeszcze nie odzyskałeś zmysłów, to dlaczego teraz to mówi? O, to ja bym. Nie odzyskałem ciała, ale zmysły mam. A mi się postać zła wczytała. Wiesz co, zaraz wracam. Nie. Nie. Klawiela sebowa chwilka. Okej. Okay. I tak nie wiem, czy czegoś nie straciłem. Tak, coś straciłem. Dobrze. Ale możemy czytać poprzedni zapis. No to wczytać twoją postać. I wrócić tutaj. No to spróbuj. To nie podoba. Dobra, wezmę go. No pomóż mi trochę, dobra. Okej, to już widzieliśmy. Dobra. Trzeba było trochę pokombinować, ale udało się. Ta, Neverwinter Nights. I gra, gra multi. Dobra, w każdym razie jesteśmy z powrotem. W takim samym stanie, co wyszliśmy. No tak dla porównania. Ile masz expa? 3, 3, 3, 9, 9. 3, 3, 8, 7. No dobra, to spoko, dobra. No to idziemy do naszego nowego pana. I jednocześnie sklepikarza. Aha. Kupiec. Dostałeś dwóch. Skąd znasz skrót mowy? Skąd ty znasz język Asabi? Władasz nim, jakbyś się z nim urodził. To magia Mythal. Należy przypuszczać, że wciąż jest aktywna, lub ktoś rozbudził ją na nowo. O nie! Któż to Mythal mógł być? Co takiego? Mówi się, że to tchnienie życia, mądrość wieków i okruchy czasu. Ta magia obdarzyła nieśmiertelnością tych, którzy nią władali. Dzięki niej miasta takie jak to unosiły się w powietrzu. A gdyby wpadła w niepowołane ręce? Miejmy nadzieję, że nigdy się tak nie stanie. Żyć w takim świecie to jak nie żyć w ogóle. Nie pozostało mi więc wiele czasu. Może tak, może nie. Mówi się, że magia Mythalu istnieje poza granicami czasu. Niewiele z tego rozumiem, podobnie pewnie jak ty. Czy i ty poszukujesz mocy Mythalu? Słuchaj mnie uważnie, a dojrzysz prawdę. Moc Mythalu to mrzonka, ułuda. Skoro władający tą magią byli tak potężni, to czemu miasta wciąż leżą pogrzebane w piaskach i zapomniane? Nie szukam potęgi Mythalu, ale potęgi złota. W porządku, mam jednak inne pytanie. Póki moi robotnicy nie oczyszczą tunelu, nie mam nic lepszego do roboty. Pytaj o co chcesz, niewolniku. Odpowiem, jeśli zdołam. Nie daj zginąć za tę zniewagę. Może i masz rację. Z czasem jednak podziękujesz mi za to, że ci założyłem te obroże. Tak długo jak ją nosisz, jestem chroniony przed twoją zemstą i szaleństwem. Ojej. Uwolniłem cię z kamienia, ponieważ jesteś mi potrzebny. Potrzeba to jednak broń obosieczna. Wkrótce przekonasz się, że nie jestem takim złym panem.
Doskonale. Skoro należy do twych niewolników, mów. Czego żądasz? Przy oczyszczaniu tunelu nie ma już miejsca. Niech moi słudzy zmagają się ze skalnym gruzem. Dla ciebie przewidziałem co innego. Co innego? Wstrząsy zaskoczyły nas zaraz po rozpoczęciu poszukiwań. To miejsce skrywa wielkie bogactwa, a jeśli ich nie zdobędę, stracę szacunek swoich rywali. Wszystko nie. Mam ci dostarczyć złoto i świecidełka? Nie bądź głupi. Czy zadawałbym sobie tyle trudu, walniając cię z kamienia, żebyś przynosił mi jakieś drobiazgi? Mam od tego swoje sługi. Ciebie potrzebuję do czegoś innego. Wygląda na to, że jakiś twórca golemów nieźle tu kiedyś zarobił. Moi robotnicy donieśli, że okolicy pilnuje 10 golemów. Masz się pozbyć tych zabawek. O. Doskonale, będę jednak potrzebować zapasu. Muzyka dla mych uszu. Zanim jednak zapomnę, weź ten klucz. Dzięki niemu dostaniesz się z obozu. Możesz poprawić mikrofon, bo trochę cię słabiej słychać teraz. No nie wiem, czy mogę poprawić. Okej. Wow, ale ceny. Prawie 100 tysięcy złota za darmo wskrzeszenia. Okej. Ma magiczną torbę minus... Nie, to jest torba modlitewna, co innego. To coś dla kapłana. No może? Moce tej żywej torby można aktywnić tylko za pomocą różdżki transmogracji. No ciekawe, ale... Ej, zamknęło mi. Mi też. Ja mam dużo skór niedźwiedzia i wilka. Ja za to... też coś mam. Mam języki, ale tutaj nie widzę. Mamy różdżkę transmogacji? Chyba nie. Harfia gołębicy. Leczenie lekkich ran, większe przywrócenie. Wow, większe przywrócenie, jedno użycie na dzień. Światło nieograniczone użycie na dzień. To jest bardzo fajny przedmiot dla barda. Bardzo fajny. Ale kosztuje 141 tysięcy, a nie mam nawet połowy tego. No, ja... To ma bronię plus 3. Widzę przynajmniej krótki łuk refleksyjny, lekka kusza plus 3. Ciężka kusza plus 3. No, w podobnych cenach. 45 koła. Ma jakieś krótkie miecze. Ma krótki miecz plus 2. I sztylet plus 2. Płaszcz ochrony, toga wiary. Zmniejsza obrażenia. Pochłania 5 punktów obrażeń. Tylko dla dobry. Fajne. Jesteś dobry? Ja jestem neutralny dobry. Czyli dobry. Okej, chyba nas nie stać na zakupy tutaj. Nie. Ale asortyment przyjrzamy. Okej. Okay. To teraz przyjrzyjmy, co masz tutaj na regał. Nic. Spleśniała księga. Ten grzech jest zbyt skomplikowany. Tam jest skrzynia. Ciekawe, czy jest buba? Nie widzę. O, niezidentyfikowana zbroja. Tu jest kolczuga plus 3. I tu jest kolczuga plus 3. Możemy ją sprzedać, co? Już biegnę! Ja też! mam jeszcze jakieś rzeczy na sprzedaż. Dobra, ja kolczugi nie będę używał. O, ja też mam. U ciebie reakcja też jest negatywna? Tak. No, to sam sobie posprzedaj. Ale można zobaczyć koszty. 1810.
Zobaczmy, co tutaj mam jeszcze. Topór Neteresy. Z toporów nikt nie będzie z nas korzystał. Nie. No to by the way. Paweł plus jeden. Duża tarcza plus dwa. Na sprzedaż. Rękawice wycen. O, rękawice wycen. Mogłem to założyć. Mam różdżkę magicznych pocisków. Dropnę ci ją tutaj. Płaszcz ochrony plus 2. Co ma płaszcz za skalę? Okej. Okay. Hełm wyładowania. Odporność na elektryczność. Kłykcie szkieletów. O. Wiesz co, posprzedaję tych parę tych niedźwiedzich skór, chociaż są nic nie warte. Przedstawię sobie jedną czy dwie. Okej. Okay. I tak chyba nic z nich nie zrobimy. No, bez tej różdżki to tak. O, na ziemi widoczne są dziesiątki wyjątkowo dużych śladów. Musiał zostawić jakieś upady. Na ścianach za to widać pajęczyny. Ciekawe, co to może oznaczać. To widzę w tamtym kierunku również pojemniki jakieś. Okej, czekaj chwilę. Rękawice siły ogra. Okej, dobra. No, mam jeszcze trochę. To jesteś? Tutaj. Okej, okay. Na razie nie... Drzwi są zamknięte. Zaraz je otworzę. Okej, okay. Otwarte. To zejście. To jest przejście do jakiegoś innego obszaru, bo może zostawmy sobie na obszarze. Okej. Okay. Aaa, majątki! Aha. Jeden majątek. Formianin gdzieś nam zaginął po drodze. O, ogniste żuki tu są za ścianą. One wybuchają? Nie, ziemno ognie. Są bardzo prościej. Tam znali są jeszcze są gorsze żuki. Okej. Ale sobie też zbawiam. Wolę nie siedzieć w tym cisku. Okej. Wyłączałem ręczny przypadek. Co będę musiał chyba trochę dźwięk przyciszyć. Okej. Okay. Gałąź dawania dla trójdłowca. Używanie lodowa jagoda jeden na dzień, pomienna jagoda jeden na dzień. Co to robi? Raz dziennie na gałęzi może wyrosnąć jedna jagoda, wybrana przez łowcę lub druida. Jagodami można nakarmić zwierzęcego towarzysza. O, z bełtami i strzałami. I pociskami. O, widzę komody dwie. W ogóle jakaś biblioteczka czy coś zamknięte? Nie na długo. Otwarte? Okej, okay. Nic nie widać. Znowu zbroja. O, tu jest golem pierwszy. Rzucił we mnie ognistą kulę. Nie, chyba nie pokonamy go bronią, których używamy. Myślę, że trzeba się ewakuować póki co. Przemyśleć strategię. Golem popsuł szafę. Czekaj, czy mi się... Odskok, rzut obronny, przeciwko ogień, sukces. Przeciwko ST9.
Okej, okay, czyli kompletnie mogę unikać tych zaklęć obszarowych. Bo w ogóle obrażeń nie zadał mi. Tu nie ma drzwi. Skala wyzwania przytłaczająca, duże obrażenia, bla bla bla. Że na tak zmniejszy obrażenie. No jestem ciekaw, czy sobie dalibyśmy radę z czymś takim. Ja mogę spróbować go zasztyletować czy coś. Skoro mamy 10 takich golemów pozabijać. Okej, okay, zadaję mu jakieś obrażenia. No ja to chyba muszę liczyć na to. Użyję potężnego ataku. Okej. Okay. O, 17 obrażeń. No nieźle. Mam nadzieję, że mnie nie rozwali tak szybko jak twojej świni. Okej. Okay. Może być z tym problem. Masz przygotowane mikstury? Nie. A co, może przygotuj? Okej. Okay. No, ciach. Idzie tak najgorzej, co? No, poza tym, że... Że nie schodzą mu poniżej średnich obrażeń, natomiast mi schodzą. Dosyć szybko. Może użyj tej różdżki pocisków, co ci dałem? A, niech nawet ją znajdę. Gdzieś na końcu. Różdżka błyskawic, różdżka pocisku. Okej, okay, użyłem. Okej. Okay. Może jednak wypiję jeszcze jedną miksturę. Au, 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 au. Nie chcę tak umierać. Nie umieraj, bo ja go nie... Jeden punkt obrażeń. Problem w tym, że on mi wciska szybciej obrażenia czasami niż ja mogę się leczyć. Nie wiem, czy to było tego warte. Okej, znowu mnie... Zaraz mnie zabije. Co tak mało? Ran. Poważne, leczenie poważnych ran mi się skończyło. I torby uzdrowiciela mi się kończą. Czy można się wskrzesić w które zdziale w ogóle? Nie. No to... Szybko wyłączyć serwer. Już bijać z powrotem? Już. Okej, wiesz co, ja jednak uciekam. Okej, okay, średnio. Nie wyłączaj mi pauzy. Kiedy ja zbieram przedmioty. Okej. Okay. Nie, drzwi są zamknięte.
Jak to? Nie mogę ich otworzyć, bo się złapałem. Wiesz co, uciekaj. Może to coś... Spróbuję użyć tej pajęczyny. Wiesz co, kręć się tam w pokoju w kółko, ja spróbuję użyć tej pałęczyny na środku pokoju. Wiesz co, tu jest jakiś ołtarz. No. Spośniała księga. Znaczy nie pomoże, ale ołtarz. Ołtarz, oblicze ducha, woda święcona. Rzucić w niego? Nie, woda święcona jest pewnie składnikiem. Wiesz co, użyję może kamiennej skóry na sobie. Nie byliśmy przygotowani na tę walkę. Nie. Okej, już mi zaczyna wciskać damage, więc muszę się odleczyć. Okej. Skończyła się moja kamienna skóra. Rozwiek dostaje wcisk. No dobrze. Z całym szacunkiem dla tego twojego wilka, wolę, żeby on umarł niż ja. O nie, o nie, o nie! Okej, okay, się poleczę. Goni mnie. Okej, okay, wiesz co? Biegnij tutaj, ja go w drodze przechwycę. Myślałem, że pułapkę zostawisz. Czekaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Wiesz co, może z tą pułapką to nie jest jakiś zły pomysł. Czy uda się w biegu zostawić pułapkę? Au! Niepowodzenie. Muszę się. Ja muszę uciec, się uleczyć. Już po to. Okej. Biegnę do niego. Uda mi się przyzwać jeszcze jednego. Okej, padł. Subcio, 150 punktów doświadczenia za cały mój zapas leczenia poważnych ran. Biurko bibliotekarza. Ekstra błogosławieństwo, ekstra siły byka. Może ty sobie weź. Okej. Kapłan w butelce. Okej, mam nadzieję, że pozostałe 9 nie będzie aż takich hardkorowych. Nie, wszystkie są takie same. No to... Okej, chyba nie skończyliśmy zwiedzać jeszcze tego, tej lokacji. To na później. Co tu jest? Piedestał. O, pająki. Śmierć już na ciebie czeka. Piękny strzał, milordzie. Odstawię tarczę na piedestał, ty ułaś. A co chodzi z tym piedestałem? To zwykły kontener. Okej. Okay. Weź tarczę. Gdzie ja sprzedasz? Tarcza po strzy. Trochę jest warta chyba. Okej, okay, dobra. Myślę, że pora na przerwę. Mamy jakiś plan na te golemy, skoro są takie... skoro wszystkie... Tak. Po pierwsze odpocznijmy, po drugie siła byka. Chociaż winność. Może przygotujemy się następnym razem na... Ja sobie odpocznę. Okej, okay, w następnym odcinku... Ja nie mogę, bo z odpisku są tego. Aha, fajnie. W następnym odcinku dajemy sobie jeszcze raz kopać tyłek golemom. Zostałem 9 golemów. Tak.
Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć. Cześć.